Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. Gramy w Risk of Rain 2. Nieprawda, ty jesteś siostra, a ja Starki. Tak, tak, oczywiście. No i tak, gramy w Risk of Rain 2. Artificer Plus. Mercenary. Chyba, że siostra coś zmieni. Ja póki co nadal się przy Artificer, bo... No, będąc szczerym, ostatnio to nie za dobrze mi wyszło testowanie tej postaci w normalnych warunkach, jako że... A ja próbuję zagrać w normalnych warunkach... towarzysza. Ty, siostra, już grała się w normalnych warunkach. No tak, ale chodzi o to, że... Nie, słuchaj, to, że ty tak grałeś, to nie były normalne warunki grania postacią. Mam propozycję. Jeśli chcesz mi pomóc zdobyć achievementa... Jakiego? Zgrupuj mnóstwo wrogów na dole, a ja ich spróbuję sfireballować na śmierć, spadając. W sensie tam na dole tam? Tak, na samym dole. Nie mówię, że teraz, nie mówię, że od razu teraz, tylko ogólnie. Teraz mi to mówisz! No dobra, spokojnie, powoli sobie radzę. Te ogniki będę zastrzeliwał, to już jest trzeci. Okej. Tam będzie czwartego. To jest ten układ. To jest ten układ. Okej, czwarty będzie golem z tego, co widzę. A jakichś wrogów tam masz przy sobie? Tam jest tylko. Okej. Ja widzę tutaj te jaszczury zwykłe. Dobra, ubiję go. To będzie ciężkie. Przeżyby. Może mi się uda. Dobra. Tak, bo dla tych, którzy nie wiedzą, zbieram achievementy oczywiście. A jest piękna przygoda. Ale nie, powtarzam, 15 wrogów. Te słonia? Siostra, teraz nie myślę o słoniu. Potrzebuję wrogów, to szybko. Bo zaraz dotknę ziemi. Oj, nie, za mało. Nie zdążę. Niestety. A, chyba trzeba będzie po prostu ich tutaj nagromadzić, może najłatwiej nawet podczas boss fighta czy coś. A co to? Ślimak? Możesz sobie go wziąć. Nie potrzebuję. A ja go nie chcę. Tam a, dobra, ślimaka. Przylosuję. A, to już znalazłeś losowanie. O, okej. Nie wiem jakie. Dlatego muszę sprawdzić jakie. To jest Warhorn? Dazzoline. Ty masz ten aktywny przedmiot, więc na razie bierz Warhorna, bo on jest od tych właśnie aktywnych przedmiotów. A, i właśnie, w końcu sprawdziłem przy okazji, co robią te większe skrzynie. No. W sensie tak dokładnie, jakie jest ich działanie i... Duża skrzynia gwarantuje ci przedmiot zielony lub czerwony. Okej. Okay. Czyli po prostu białego przedmiotu nie dostaniesz z większej skrzyni na pewno. I dowiedziałem się też, że jeśli chodzi o rdzewiaki... Jest z tym... może się pojawić więcej skrzyń, jeśli więcej postaci naraz nosi rdzewiaka ze sobą. Okej. Okay. Ja sobie przelosowałam ślimaka na gazolinę. Chyba będzie okej. Ciężko mi stwierdzić, na pewno jest to co najmniej okej przedmiot. Ale tak, ja tutaj widzę skrzynkę. Jak na razie mam tylko rdzewiaka, więc przydałoby się coś innego i... To jest raczej dla ciebie. O, serców. Czemu dla mnie? Od razu. Może dlatego, że ja nie podchodzę do wrogów, a żeby podnieść to coś, to muszę podejść tak na blisko. A ty jesteś w środku po prostu walki z wrogami najczęściej, więc to jest lepszy wybór. Mi by się przydały jakieś rzeczy takie, powiedzmy, bezpieczniejsze w użytku. Jakby to nawet wykreślić, chyba. Nie, podoba mi się ten Shamuway. Okej, okay, no mi Artificer też się bardzo podoba. Chociaż nadal nie mogę używać... Możesz. Jakoś przeżyję z przedmiotów. Aha, bo ty masz tylko rdzewiaka, zapominam. Tak. Ale spokojnie, moje zdolności są na tyle dobre, że coś jakoś sobie poradzę. Jeśli czegokolwiek bym potrzebował prędzej, to są jakieś takie rzeczy pokroju łomy i może pociski antybossowe, tak stricte. Ale inne spokojnie możesz zabierać w większości przypadków. Okej. A ja otworzę tam tą dalszą skrzynkę i co my tu mamy? Weź! Ja w sumie jedno. Chyba, że ty podpalasz od razu. No świetnie, R-kę mi wyłączył. No co za dziad. Uhahahaha. A, przy okazji znowu mam zbugowanego sklepa. O, jak miło. Oraz Focus Crystal. Ujęło. Oje. W sklepie mam gazolinę. Gazolinę i nogę kozioł na pewno.
Okej. Kozia noga tutaj jest? Tak. A, to wezmę sobie kozią nogę. Będę szybszy. Jeszcze tyle mogę zrobić. Czy to jest drukarka rezywiaków? Tak. To mogę zaryzykować, jak coś. Nie, spokojnie, siostro, nie musisz. Poradzimy sobie bez tego. A póki co... czy są tu jakieś inne drukarki sensowne? Oj, tak, oj, tak. O mój Boże, aż ja chcę zaryzykować. Okej. Czy jest coś dobrego? Możesz sobie to wziąć w sumie? Które? To? Tak. Ja to przedrukuję. No świetnie, zapomniałam, że mam dobre przedmioty. Brawo. Ja też mam nie najgorsze, więc ja nie będę drukował na razie. Czemu tego nie bierzesz? Bo nie wiem, czy jest to dla mnie sensowne. No ale zawsze trzeba... szansa na no dobra. Krwawienia. Tylko czy, dajmy to krwawienie może mi wejść z mojego prawego przycisku myszy? Ze wszystkiego. Okej. A czemu akurat o prawy pytasz? A, bo prawy jest... ty czy ja? Obszarówką, to dużą. Ty weź. Wezmę się pobawiła patrz, bardzo ty masz swoim... przedmiotów i ile ja. Ale spokojnie, ja wezmę jak będzie coś naprawdę sensownego, co będę chciał. A nie byle co. Wiesz co mówię, dobra, robię coś sensownego. Nie. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie bierzesz? Powtarzaj za mną. Nie wezmę. Nie wezmę. Lunar. Lunar. I temu. Temu. Nie wezmę lunar i temu. Będę klikał każdy lunar i tym, który zobaczę. Ja tak poważnie co wiem, że lunar przedmioty są negatywne dla procesu uczenia się, bla bla bla. Spokojnie, siostra. Serio? Chciał to być akurat ten słoń, nie mogłem zrobić nic lepszego. A masz jakiś wrogów przy okazji? Bo ja szukam, niczego nie ma. Ubite. Co? Nie chciałam. Przypadkiem pinuję. Ubitych mam. Okej. A ja znalazłem jednego golema. Tyle. Dlaczego szukam chycaj teleporta? Tu. Kościół, chycaj. W 7 minuta mi nadal na pierwszej planszy. Tutaj byłeś? Nie widzę, gdzie jest ping. A tam chyba. A jak nie, to idę w tamtą stronę, to zaraz się zajrzę. Ja tam idę też, więc no. Ja ogólnie tutaj najpierw chcę sprawdzić. Bo może tam okay. Będzie skrót teleportowy. Nie, tutaj ktoś był na pewno. I mamy. Mam. Jest? Dobra, to już biegnę. Jest, jest. Ale zanim to, co jeszcze chcę zobaczyć, wszystkie te takie jakby miejsca wokół tutaj, czy coś ciekawego nie ma. Jak chociażby Newt Altara, żeby odwiedzić fajny bazar. A, dobra, nie, chyba nie ma. Byłam na prawie całej mapie i nigdzie go nie ma. Musi gdzieś być. Nie musi. Nie muszę iść na bazar. Nie pójdziesz. Ale co ja zrobię ze swoim życiem, jak nie będę mógł iść na bazar? Pójdziesz do Lumpeksu. A fungusa mungusy. Wezmę je sobie, żeby mieć cokolwiek. W sumie nie wiem, czemu nagle tak, żeby zacząć mówić fungusa mungusy, ale okej. Okay. No okay. Nie, bo ja się na nim blokuję! A jak chcę zrobić achievementa? No i znowu się na nim zablokowałam w powietrzu przed chwilą. O! Ale mam innego achievementa. As mercenary use 20 abilities in 10 seconds. Brawo, siostra! Tutaj najłatwiej szczerze użyć wszystkich umiejętności, po czym od razu dashować. Okej. Okay. Bierz! Ale co to jest? Nie wiem. Tego nie kojarzę. A propos achievementów. Co? Za co? To jest, podnosiłaś to chociaż raz? To jest, to jest regeneracyjny przedmiot. Miałaś to chociaż raz, siostra, ale szczerze, miałaś czy nie? Chyba nie. Pewna nie jestem. To podnieś to wyjątkowo. Przeżyję bez tego.
Ja nie, nie kwiatkę. Miałam. Okej. Okay. A skąd wiesz, że nie miałaś? Bo kojarzę wszystkie ikonki, które miałam w paseczku. Okej, okay, to nieźle. Jak się to pojawiło, to ty to miałeś. To ja, bo na pewno ja byłam miałem. Wtedy zajęta byciem dead. Okej. Okay. Ja muszę przyznać, że Artificer mi się strasznie też spodobał, spodobała. Podobał super postać, ten bohater, ta postać. Tak, tak. To jest taki, powiedzmy, kosmiczny mag. Coś, czego... Mogę powiedzieć tak osobiście, jak miał momenty gry, masz efekty, trochę mi brakowało, bo niby tam są ci adepci, ale... No nie, czy tam aż takiego fajnego kosmicznego maga, jak dron? Tutaj. To jest dron, to będzie trzeba wykupić. Po co Gunnera turret wykupiłeś? No, przecież wiesz, że ja chcę zebrać achievement. Nie jako ta postać. Teraz już mogę, to już będzie moje drugie podejście. O, crowbary. Dlatego ci zapinowałam. Bo może. Wszystkie białe przydrukuję na crowbary, spróbuję może bossa one-shotnąć. Dobra. Wiem, że to będzie ryzykowne. Co za tym idzie, stracimy rycewiaka prawdopodobnie. Ja ci mogę jednego dać też. Przedruka. A, może inaczej. Poszukajmy siostra, czy tutaj nie ma pudełka rdzewiakowego. Dobra. Jeśli jest, to już trudno. Poświęcę... Znalazłem pudełko rdzewiakowe. Dobra, to poświęcę rdzewiaka. Nie, luz. Ale nie, poświęcę, kupię za to w marketach, wykupował byle śmieci, żeby przedrukować, okej? Okay? Okej. Okay. Uwaga, i rdzewiak dał. Pozwalam ci. Ty sobie okay. Kupiłeś. Jej, w końcu będę teraz ja na odcinku tym super skocznym i super szybkim. Dobra. Resztę rzeczy, chociaż nawet są dobre, to spróbuję przedrukować. A ja ci nie powiem, czy będzie bazar, czy skrzynka na naszym kochanym słupie. Czemu, siostra? Okej, okay, jest tam... skrzynka. Mówisz, że nie powiesz. Okłamałaś mnie. Jak się z tym czujesz? Bo bałam się, że będzie bazar. I tu jest jakieś dziwne coś. Cleansing pool? Okej. Okay. Nie wiem, co to ma być. Chcesz, to używaj. Czemu? Nie wiem. To wymaga jeden lunar? Że co? Ale co jeden lunar? Lunar coin? Nie wiem. Bierz okay. Na druki. Co? Gdyby lunar coina potrzebowało, to bym mogła otworzyć. Okej, okay, to wymaga czegoś, czego my nie znamy. A na druki? Nie wiem, czy to nie jest za dobry przedmiot, żeby go przedrukować. Mówisz? Może być za dobry. Bo to pamiętaj, jest obniżenie otrzymywanych obrażeń. A, okej. Okay. To bierzesz ty czy ja? A, ty jesteś bliżej wrogów, więc możesz to wziąć. Okay. Ja za to widzę markieta, w którym potencjalnie będą złomy. I przy okazji wybaczcie, jeśli słyszycie jakieś hałasy. Poprawiam trochę słuchawki, przy tym gdzie mikrofon też. Nie, na chwilę ten, na chwilę bardziej cię odcięło od dźwięku. Okej. Chodź, bo płomyków tu jest za dużo. Może dasz radę tego twojego multikilla zrobić. Niestety nie. Nie było ich 20, a ubiłem większość. Okej. Okay. Ubiłeś mniejszość, większość to była nade mną. A, okej. Okay. I teraz tutaj pociski antybossowe. A granat ogłuszający. Wiesz. To bardziej dla ciebie niż dla mnie. Ale ja jestem cool. Ja robię coś głupiego, naprawdę. Ja to wiem. Ale achievementy do mnie tak przemawiają, w szczególności takie dziwne. To są bardziej wyzwaniami, bo to się nazywa nawet challenge, a nie achievement. Że po prostu muszę to robić. I wiem, że to może przez to być zaraz ale przegrałeś sobie wygraną grę, miałeś X, Y, Z. A tym z tego powodu wszystko jedno, ja chcę robić challenge, ja chcę robić dziwne rzeczy. Ja nie muszę grać optymalnie. Gada się z mną, siostra, czy nie? Nie. Czemu się... Przez to nie robimy postępa. Jak nie robimy? Robimy i to wielkiego. No właśnie miniaturowego, jak już. Nie przesadzę, i robimy postępa i to fajnego, dużego. No moim zdaniem nie taki duży.
Powiedz. Marudny jesteś. To jest postępem naszym. Nie moim, naszym. Nie wiem. Chociażby to, że mamy już większość postaci. Jakie większość? Normalnie. Bardzo mało nam ich brakuje już. Polenizowałabym. Co? Co to? Poczekaj, sprawdzę, bo ja znam te przedmioty. Ile overtime? Co? Totem, który będzie mnie leczył dodatkowo. To weź sobie zostaw. Dobra, będę żywy, będę żywy! Nie umrę w końcu może. O! Próbuję tam wleźć. Siostra? Nie ryzykujmy. Nie chcesz potrudnej meduzy? Patrz, wlazłam tu, wlazłam! Gratulacje. Ale pytam się, czy nie chcesz potrójnej meduzy? Nie chcę potrójnej meduzy. Czemu nie? Przecież to jest fajny boss. Uwielbiam przecież te meduzy. Też Red Whipa? Po co? To jest zielone, nawet nie przydrukuję tego. Za to fungusy to przydrukuję i to z chęcią. Dobra, jak chcesz. Multikilla to może nie zrobi, ale przynajmniej sobie trochę poubijam wrogów. Jakoś poubijałbym, gdybym umiał wcelowanie. I tak, mój podstawowy atak już bije 400 coś. Mój bardzo mało. Tak, siostra, ale pamiętaj, że ja stakuję dużo, dużo, dużo tych. No. Już otwieram. Nie, ja to otworzę i co to? Drukarka. Jeśli będę miał dużo tych wszystkich rzeczy, to może nawet damy radę. No i dostaniesz achievementa i tyle. Ej, potem już nie będę musiał drukować, bo z tym będzie dobrze. Będę nadal ubijał wrogów szybko, dzięki temu. Chociaż nadal, szkoda, że robię to jako artyfiser, a niekoniecznie jako... jak to się nazywa? Moje ataki biją 55-162, jak mi się poszczęści. Już twoje biją tak na wszystko. Moje tak biją tylko na tych, którzy mają ponad 90% zdrowia. Więc no. Ja albo one-shotuję, albo potem biję mało. Dobra, siostra. W ogóle nigdzie teleporta nie ma. Jest, tutaj. Mniej więcej gdzieś. Przecież śmierdzi nim. Okej. Okay. O, proszę. Nie widzę. Tylko smrodu. Ale okej. Okay. A dobra, jest faktycznie. Ja tylko szybko pójdę jeszcze do drukarki, jeśli ją znajdę. Teraz znalazłem coś fajnego. Co? Nude altar. Oh no. Oh, a gdzie? No. O tam, se na słupku, tym naszym ulubionym. Ale to nie jest nude altar. Jest, jest. To jest skrzyneczka. A to pójdę ją otworzyć, okej? Okay? Nie, bo to jest skrzyneczka taka, której nie można otwierać. A ja to zrobię. Bo ja chcę. Starki, proszę, nie. Nie niszcz wygranego podejścia. Nie niszczę wygranego podejścia. Siostra, znalazłem coś dziwnego tutaj. Ten basen? Tak... No to... Dobra, to jest to. No to ja to próbowałam gdzie jest moja drukarka, bo ją zgubiłem. Nie wiem. Gdzieś przy spawnie było. Spawn był gdzie, bo ja nie wiem. Nie wiem. Z tego widzę drukarkę z tego. To skorzystaj! Nie, nie będę drukował steków. Brałaś. Już szukam od góry. Trzeba szybko, bo... muszę przydrukować śmieci. Jak przydrukuję te śmieci, to będziemy mogli szybko iść dalej. I tak, wiesz, pewnie większość z was już się załamuje naszą ślepotą, ale to tu jesteśmy my, czego wy się spodziewaliście. Więc to już jest... Pamiętasz, na czym stała? Czy na błocie, czy nie? Nie, to nie była w błocie, czym takim typowym, brązowym chyba. No wiesz, no tak, o to mi chodziło. A może było? Tak, było w błocie, już znalazłem. Więc tak, możesz już się szykować na bossa. Ale ja jestem gotowa. Ja jeszcze tylko 4 crowbary. Jesteś pewny, że tyle ci starczy?
Aż dodaje się chyba 75% więcej obrażeń przeciwko komuś, kto ma pełne życie. Nie one-shotujesz tym bota. Wiesz o tym. Zaraz zobaczymy. Dobra, jednak może one-shotujesz tym bota? No, a to ja idę już tam szykować się. No ja zabłądziłam i nie wiem, gdzie to jest. Dobra, nienaładowany bije po 600 z tych moich drugich klawisz myszki. Dobra, jesteś blisko, jeśli się nie mylę. Prawdopodobnie Jezu, się pomyki, mylę. Jezu, zostawcie mnie. Bo ja nie mam orientacji w terenie w tej grze. A ja nie mam ani w grze, ani w rzeczywistości, więc pozdrawiam cieplutko. Okej, a tutaj. Dobrze pamiętałem. Dobra, jednak. Dobra, to ja już idę. Dobra. Biegnę! No dobra. I... Proszę bardzo. Próbuj. Oj, chyba trochę za dużo ma HP-ków jednak. No, połowę życia. Tylko, niestety. Tylko. Zresztą to nie jest. Ale przynajmniej większość rzeczy, przynajmniej tylko jak tutaj, będę mógł łatwo unicestwiać, jak już się nas będą atakować. O, to ja tobie na ośmiornic, meduz idzie. Brawo, siostra. Sobie. Ja nie wiem, co się dzieje i zginę. Bo ktoś eksplodował meduzę, kiedy byłem na otwartej przestrzeni. Nie eksplodowałam jej. Tam eksplodowała się jej. Dobra. Bez różnicy. Bez różnicy. To jest już tradycja, że ja będę umierał jako ta postać na drugiej planszy chyba. Ale dobra, dawaj siostra, dawaj. Wierzę w ciebie. To teraz widzisz, jak sobie stoję na niej, prawda? No tak, widzę. Wow. Teraz zobaczymy, jak eksplodujesz od tej meduzy i przez to zginiesz. Wow. Nie zginęłaś. Jestem z ciebie dumny. Dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, siostra. To? Czy ona zrobiła eksplozję, która cię w ogóle nie zraniła? Chociaż się nie schowałaś. Stałam na niej! Zostałaś na niej. I tak cię powinna trafić. Ta gra jest zbugowana. Masz swoją mnie. Masz swoją mnie umierającą od majtuzy. Okej, dobra. Muszę przyznać, trochę się poprawiłaś w tym wszystkim. Mówiłam ci. Nie mówiłaś. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Tylko idź do teleporta, proszę cię. Nie masz co skakać tutaj więcej i siekać na prawo i lewo. To trochę zmarnowane niestety na tobie będzie, ale... Ale... Ważne, że w ogóle to zdobyliśmy. Mamy poziom 13, potwora zaraz 12. Idzie nam źle. To jest moje wymysły. Ale to, ja się i tak tym nie przejmował. Tylko zamiast tego bym szukał więcej wieżyczków. Trzeba rekrutować te wieżyczki. Dobrze, że tego nie widziałeś. Czemu? No bo byś to wziął. Okej, siostra, i tak mam jeszcze zapasa. Na szczęście maleje. Eto. Szybko się go odbuduje. Nie, bo ja ci będę kraść wszystkie, które będę widzieć. A jak nie będziesz widzieć, to wtedy ja je będę miał widzieć, więc... Jakie mamy opóźnienie? 9. No bo mówię... Jak 9? To w ile trzeba ci dobiec? Ostatnio coś źle odczytujesz. Nie. Tak, coś źle odczytujesz. Dokładnie podaję cyfrę.
9,59. Nie, powyżej 9,59 to po prostu już nie naliczę. A. Raczej wątpię, żeby czas stanął w miejscu. Na 19 minucie 59 sekundzie, no. Więc słucham twojego wytłumaczenia. Dlaczego czas stanął na 19 minucie 59 sekundzie? Może akurat wtedy tam tu przybyliśmy. Nie. Nie jesteśmy tutaj już prawie 6 minut. Biorę. Zaczęło przeszkadzać mi w mojej epickiej bitwie. To nie twoja bitwa, bo byś umarł. Nieprawda, nie umarłbym. Jak masz same crowbary. Ja mam samych crowbarów, mam też kwiatka leczącego. Wow, i ślimaka. Mam inną maszynę leczącą. Wow. No i mam też tego ślimaka do skakania. Pragnę ci przypomnieć, że jedna rzecz ma cooldown, druga działa tylko podczas teleportu, a trzecia to crowbary. A czwarty mam okulary, więc widzisz, mam cztery rzeczy. Dopiero teraz. Ale mam. O, jeszcze mam energy drink, widzisz? Coraz więcej tego. Oj, proszę, 11 crowbar. Jak miło. Szkoda, że nie gram Huntress, brakowałby mi tylko jednego do achievementa. Świetnie! O nie, siostra umarła. No, bo zostawiłeś mnie samą na pastwę losu. Nie, 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 ja walczyłem. Walczyłem z bardzo groźnymi skrzynkami. Bo zamiast tak sobie... Bo zamiast pomagać, to sobie po skrzynkę poszłeś, bo skrzynka widzisz? Ważniejsza. Teraz już wiesz, jakie to uczucie, siostra, kiedy... Kiedy ktoś się zawodzi w tak bardzo krytycznym ale momencie. Ale ja udaję ciebie. Na pewno. I wydawała tak. Mnie, to byś miała inny głos. Nie umiem tego głosu robić. O głosu się nie robi. Ale dobra, nie będziemy się teraz o to kłócić. Tylko najprościej we świecie muszę po prostu udowodnić, że sobie poradzę przez wezwanie bossa i unicestwienie go natychmiastowo. Moimi crowbarami. Czy mi się daje, czy ten boss ma jeszcze mniej HP niż tamten? Sądząc po tym, jak szybko go prawie unicestwiłem. One mają mało HP, ale się regenerują, pragnę przypomnieć. Okej, okay. Zaraz się nimi zajmę, tylko na razie mam tutaj groźniejsze rzeczy. Czytajcie, armię golemów! Która mnie zaszła ze wszystkich stron. A to się. No niestety. Smutne to. Ale tak, mam nową umiejętkę, więc jest sukces. I tak, na tym kończymy epizoda. Następnym obiecuję, że będę już grzecznym chłopcem, nie będę robił jakichś takich głupich rzeczy. I no tak, ty grzeczny chłopiec. Siostra, przestań przez siebie, mam atak śmiechu. Ale tak, no, mam nadzieję, że wam się epizod spodobał i że jesteście ze mnie zadowoleni z tego, że udało mi się zdobyć też tego szkila i tak dalej. W następnym odcinku ni cholery nie wiem, jaką postać wezmę. Ale postaram się już zrobić jakieś postępy. A przecież jakieś postępy mam na myśli... nie wiem co. Więc tak, no, trzymajcie się i hej, hej, czy coś.